Jesteśmy na Warszawskiej Woli, w mojej pracowni, w mieszkaniu, które zaaranżowałam na pracownię, pracownię linorytu. Z linorytem się spotkałam w Młodzieżowym Domu Kultury w mieście Chełmie i od 12 roku życia to robiłam i bardzo mi się to spodobało. Oczywiście rysowałam, malowałam, co tam robi się w domach kultury, no i była prasa, linoleum, farby, dłuta i super zabawa. Potem dostałam się na studia, jedyne możliwe, artystyczne. No wiadomo, na takich studiach próbuje się wielu, wielu rzeczy i po studiach po prostu tego wróciłam. Odpowiedziałam sobie na proste pytanie, co najbardziej lubię robić. Wyszło, że linoryt. Robię linoryt. Pierwsza ważna grafika. Trochę mnie zmobilizowało może do działania, jak zostałam zaproszona do zrobienia takiej dużej wystawy. I wtedy jeszcze nie miałam swojej pracowni, korzystałam z pracowni koleżanki i odbijałam u niej pracę. I nagle jak się okazało, że mogę mieć wystawę, to mnie to dostałam takiego turbo dopalania, że muszę zrobić fajne, duże prace. I to chyba był taki właśnie impuls, że tak, że jest fajnie i że trzeba to robić i trzeba dzielić się z tym, co, trzeba dzielić się tym, co się robi z innymi. Moje prace są trochę bajkowe, ale to jest trochę taka złudna bajkowość, bo one wcale nie są takie słodkie. Może na pierwszy rzut oka, jak się na nie patrzy, to rzeczywiście tam są jakieś duszki, dziewczynki, kwiatki, ale to są prace do długiego oglądania. One są trochę jak literatura. Literaturę się czyta, a je trzeba długo oglądać. Robię już te prace od kilkunastu lat i po prostu zbieram różne inspiracje z wycieczek różnych, po prostu zapisuję, to są czasami takie mazgroły, które nic nie mówią, potem otwieram zeszyt, tak, a wiem, wiem. W pierwszym momencie to jest taka miła praca, miła dla oka, a potem jak już w nią wchodzisz, to widzisz takie, że może jednak nie jest do końca tak fajnie i tak miło, że tam są takie trochę drugie dna. Oprócz pomysłu, który jest dla mnie najważniejszy i trochę jak już mam pomysł, to mam takie uff i trochę mi spada takie napięcie, to po prostu potem już jest praca taka czysto techniczna. Więc sobie robię sobie jakieś szkice, ale to nie muszą być jakieś bardzo takie dokładne szkice. One są na kartkach, po prostu to są moje pomysły. A potem biorę kawałek linoleum, który jest bardzo miękkim tworzywem i maluję tuszem i piórkiem. I później są dłuta i już praca, mam tych dłutek bardzo dużo, różnych końcówek, oczywiście mam tam trzy swoje ulubione. Robię pracę, to trwa bardzo długo, czasami miesiąc, czasami tydzień, zależy czy praca ma 100 na 70, czy jest rozmiaru A3. Później jest odbijanie. Myślę, że kondycja rzemiosła w Polsce jest dobra, że naprawdę to jest, że ludzie się tym zajmują, lubią to robić, że jest coraz więcej takich nowych obszarów, na przykład te, jak się nazywają, te murale, jeszcze szczególnie takie, które są odbitkami z czegoś, że po prostu, że to już nie wymaga inwencji twórczej, tylko na rysowania albo wysprejowania czegoś. Tego jest teraz coraz więcej, albo jakieś właśnie ludzie robią jakieś z gliny rzeczy, które wtapiają gdzieś tam w przestrzeń miasta. No, w przestrzeni miasta to najfajniej widać, fajniej niż na wsi, no bo na wieś jest bardziej naturalna. Nie wiem, wycinanki chociażby, no po prostu to kwitnie i naprawdę jest piękne po prostu. Albo rzeźba ludowa. Rzeźba ludowa to jest w ogóle oddzielna historia, która jest po prostu wspaniała i jest... Właściwie nie wiem, czy to jest rzemiosło, ta rzeźba. Chyba już... No i właśnie, to jest ta płynna granica między sztuką a rzemiosłem.